Nasze bezpieczeństwo w trakcie nocnego wyjścia na miasto lub samotnego biegania odgrywa istotną rolę. Na rynku dostępnych jest wiele legalnych i bezpozwoleniowych środków ochrony osobistej, takich jak pałka teleskopowa czy miotacz kul gumowych. Dziś przedstawimy Wam, w naszej opinii, najbardziej skuteczny bezpozwoleniowy środek obrony osobistej. Poznajcie gaz pieprzowy. Opowiemy Wam o czterech rodzajach ręcznych miotaczy gazu. Przedstawimy najpopularniejsze modele oraz specjalnie na potrzeby tego materiału zobaczycie, jak wygląda uwolnienie gazu w praktyce. Ja mam na imię Mateusz i serdecznie Was zapraszam do materiału z petshop.pl. Gaz pieprzowy zalicza się do grupy drażniących środków bojowych. Jest on w Polsce legalny i możemy mieć go przy sobie w otwartej przestrzeni publicznej, czy na przykład w pubie. Z reguły ma on postać niewielkiej buteleczki, podobnej do perfumu lub dezodorantu, ale na rynku dostępne są już takie, wyglądem przypominające gaśnice, które służą do obrony miru domowego lub są używane przez służby mundurowe. Jak działa gaz pieprzowy? Gaz pieprzowy to środek mający na celu obezwładnienie napastnika. Po naciśnięciu spustu zostaje wystrzelony pod znacznym ciśnieniem. Rozpylony wchodzi w kontakt ze skórą i błonami śluzowymi, wywołując pieczenie i podrażniając je. Bardzo duże podrażnienie oczu, uczucie duszności i panika spowodowana zbyt mocnymi bodźcami nerwów twarzy utrzymuje się około 30 minut. Potem skutki stopniowo zaczynają ustępować. Substancją czynną jest kapsaicyna. To organiczny związek chemiczny pochodzenia naturalnego. Jest wytwarzana na przykład przez papryczki chili i odpowiada za ich ostry, piekący smak. Jak zneutralizować działanie gazu? Pierwszym odruchem, gdy gaz pieprzowy dostanie się do oczu, jest ich pocieranie. Przynosi ono jednak odwrotny skutek. Zamiast pozbyć się środka, coraz bardziej wciera się go głębiej w śluzówkę. Kapsaicyna jest nierozpuszczalna w wodzie. Rozpuszcza się na przykład za to w tłuszczach. Najlepszym środkiem do gazu pieprzowego i jego neutralizacji są dedykowane chusteczki. Łagodzą one wszelakie objawy, zmniejszają pieczenie oraz przywracają możliwość widzenia. Przechodzimy do prezentacji czterech różnych wybranych gazów pieprzowych. Rozpoczniemy od gazu KO, rozpylanego w formie stożka lub potocznie mówiąc chmury. Chmura zapewni nam niewielki zasięg, około 1,5 metra, ale za to swoją powierzchnią rozpylenia powoduje, że nie musimy się skupiać na celowaniu w twarz napastnika. Przy tym typie rozpylenia naszym wrogiem jest wiatr. Przed użyciem ustawmy się odpowiednio, by sami nie stać się ofiarą własnego gazu. 40-litrowa buteleczka pozwala nam na wielokrotny użytek. Klapka zabezpieczająca chroni spust przed przypadkowym rozpyleniem, a klips umożliwia przypięcie gazu do paska. Przechodzimy dalej, oto gaz pieprzowy policyjny rozpylany w formie strumienia. Wiązka wylatującego gazu jest mało podatna na czynniki atmosferyczne, np. wiatr, co czyni z niego precyzyjne, skuteczne i przede wszystkim bezpieczne dla użytkownika narzędzie do samoobrony. Dodatkowo pojemnik wyposażono w zabezpieczenie ograniczające możliwość niekontrolowanego rozpylenia. Zasięg skuteczny to około 4 do maksymalnie 5 metrów. Producent deklaruje, że pojemnik starczy na około 15 rozpyleń. Oto gaz pieprzowy Canon Anti-Attack rozpylany w formie żelu. Dzięki formule żelowej oblepia skórę napastnika, zmuszając go do przerwania ataku. Żel jest mniej podatny na wiatr oraz bardziej skoncentrowany niż zwykła ciecz. Ten typ rozpylenia daje nam największy zasięg w porównaniu do innych typów gazów, nawet 5 do 6 metrów, co pozwala zachować spory dystans od napastnika. Substancją aktywną jest czysty syntetyczny pieprz. Ręczny miotacz gazu został wyposażony w zabezpieczenie, które chroni użytkownika przed użyciem gazu w niezamierzonym kierunku. A oto jeden z najmocniejszych gazów pieprzowych dostępnych na rynku. Gaz obronny od firmy Sabre Red to jeden z najmocniejszych gazów pieprzowych dostępnych na rynku, wyposażony w podwójny system miotający, wykorzystujący dwa gazy zamiast jednego. Formuła gazu oparta jest na naturalnych składnikach, czerwony pieprz i papryka, nie powodujący groźnych skutków ubocznych. Gaz działa również na osoby pod wpływem alkoholu lub narkotyków.
Każdy zbiornik gazu zawiera składniki widoczne w świetle ultrafioletowym, co umożliwia nawet późniejszą identyfikację napastnika przez policję. Rozpylany w formie piany, wiążącej w sobie substancję aktywną i przyklejającą się do twarzy napastnika. Gazy tego typu są znacznie bezpieczniejsze w użytkowaniu na krótkim dystansie i w zamkniętych pomieszczeniach, zapobiegając porażeniu osób postronnych. Jego jedynym minusem jest stosunkowo mały zasięg, maksymalnie do 3 metrów. Zapytacie, jak przewozić gaz pieprzowy? My polecamy mieć go w miejscu łatwo i szybko dostępnym. Zlokalizowana blisko kierownicy skrytka, kabura przyczepiona do plecaka lub po prostu kieszeń to dobre miejsca na trzymanie środka obrony, który może nam się przydać w najbardziej nieoczekiwanym momencie. Każdy z omawianych dziś produktów znajdziecie na www.specshop.pl, gdzie serdecznie Was zapraszamy. Linki znajdują się w opisie. Ja się z Wami żegnam, do zobaczenia w kolejnym materiale. Pamiętajcie o subskrypcji. Trzymajcie się, cześć!